29 września wspominamy świętego Szymona Ruiz de Rojas, prezbitera. Szymon de Rojas urodził się w Valladolid w Hiszpanii 28 października 1552 roku. W 17 roku życia wstąpił do zakonu trynitarzy. Studia odbył w Salamance, gdzie też otrzymał święcenia kapłańskie. Wrócił potem do konwentu w Valladolid. W roku 1579 został profesorem teologii w Toledo. Nauczał następnie w Alcali, po czym zarządzał konwentami w Talavera, Ciudad Rodrigo i Medina del Campo. Wszędzie roztropnością i miłością pozyskiwał sobie otoczenie. Powołano go w końcu na dwór madrycki i mianowano spowiednikiem Małgorzaty, żony Filipa II. Nie korzystał wówczas z żadnych przywilejów, ale jako wizytator prowincji andaluzyjskiej nadal oddawał usługi zakonowi. Będąc przełożonym konwentu madryckiego, wprowadził wszystkich w podziw gospodarzeniem, równie mądrym, co ożywionym wiarą w opatrzność. Dwukrotnie proponowano mu stolicę biskupie, ale odmawiał. W 1621 roku wybrano go na prowincjała Kastylii. Funkcję tę sprawował aż do śmierci. Zmarł w opinii świętości w Madrycie 28 września 1624 roku. Pozostawił po sobie spuściznę literacką, z którą zapoznano się dopiero w naszych czasach. W 1939 roku ukazało się pełne wydanie jego traktatu o modlitwie i jej wielkości. Za najważniejsze jego dzieło uchodzi jednak powołane do życia 21 listopada 1611 roku Kongregacji Niewolników Najsłodszego Imienia Maryi. Został beatyfikowany w 1766 roku przez Klemensa XIII, a kanonizowany przez świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra na Watykanie 3 lipca 1988 roku. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Szymona do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.